Na falę upadków biur podróży Najwyższa Izba Kontroli zareagowała błyskawicznym audytem rynku turystycznego w Polsce. Znane są już jego wstępne wyniki. Właśnie skończyło się spotkanie, podczas którego inspektorzy NIK i zaproszeni przez nich eksperci dyskutowali o tym, jak poprawić sytuację osób korzystających z usług biur podróży i jak uszczelnić system prawny, w jakim te biura działają. Nieprzypadkowo ten panel ekspertów odbył się w przeddzień zimowego sezonu turystycznego. Upadek kilkunastu biur podróży uderzył bezpośrednio w kilkanaście tysięcy Polaków. Niektórzy z nich przeżyli za granicą prawdziwy dramat. Wyrzucani z hoteli, koczujący na lotniskach. Z ratunkiem pospieszyli im marszałkowie województw, którzy w ocenie NIK sprawnie i sumiennie przeprowadzili akcję sprowadzania turystów do kraju. Jak się jednak okazuje, zmuszeni zostali do działania bez wystarczających środków finansowych i na granicy prawa. W niektórych przypadkach w tym roku okazało się, że środki będące na gwarancji ubezpieczeniowej mogą nie wystarczyć do sprowadzenia klientów do kraju. I w tym momencie zawiadomiliśmy już wojewodę mazowieckiego z uwagi na to, że te zadania wykonywane przez marszałków są zadaniami zlecanymi administracji rządowej, o takiej sytuacji, że może zabraknąć środków na sprowadzenie klientów biur podróży. I takie pismo poszło do wojewody pod koniec lipca. Natomiast cała sytuacja ewakuacji turystów do kraju odbywała się w sierpniu i tutaj nie było czasu tak naprawdę na zastanawianie się, co robić, bo w jaki sposób przeprowadzić chociażby selekcję, kto wsiada, a kto nie wsiada do samolotu, kto ma zapłacić za siebie. Wszyscy jesteśmy równi w takiej sytuacji, dlatego też zarząd województwa podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy i przeznaczenie środków na zabezpieczenie właśnie powrotów tych klientów do kraju. Początkowo była to kwota 250 tysięcy złotych, ostatecznie, tak jak mówię, okazało się, że niecałe 200 tysięcy zostało wydatkowane z budżetu województwa mazowieckiego. Regionalna Izba Obrachunkowa wkrótce jednak zakwestionowała i uchyliła tę uchwałę. Pieniądze według Izby nie powinny pochodzić z budżetu marszałka, ale z budżetu państwa. Także wojewoda mazowiecki uznał, że marszałek nie miał w tym przypadku prawa wydawać własnych pieniędzy, więc on, wojewoda, nie ma z kolei prawa mu tych pieniędzy zwrócić. Co to oznacza? Interpretując to, co zostało zapisane w tych pismach, no to oczywiście powinniśmy pozostawić tych turystów, tylko się zastanawiam, kto w tym przypadku by sprowadził i w jaki sposób potoczyłyby się losy tych klientów, kiedy państwo tak naprawdę jest zobowiązane do zabezpieczenia powrotu bezpiecznego do planowanego miejsca powrotu klientów. Jedno jest pewne, w systemie zabrakło pieniędzy i nie bardzo teraz wiadomo, kto ma je zwrócić. Czy wystarczy podnieść wysokość sum gwarancyjnych? Czy trzeba stworzyć dodatkowy fundusz, z którego pokrywane będą straty marszałków województw i samych turystów? Przepisy na pewno trzeba zmieniać i prace nad nowym prawem już trwają. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste. Interesy różnych grup stara się godzić m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Każde działanie tutaj szybkie, które jakby jest odpowiedzią na pewne zdarzenia, które mają miejsce na rynku, no, winno być jakby głęboko przeanalizowane i musimy mieć przekonanie, że ono jest właściwe. Tak jak powiedziałam na początku, jest to na tyle skomplikowany obszar, aby pogodzić z jednej strony taką stuprocentową ochronę konsumentów, klientów biur podróży, a z drugiej strony też no, dać pewne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze, że naprawdę wymaga to czasami takiej głębokiej refleksji, zastanowienia się i działanie szybkie i pod presją czasu nie jest tutaj zasadne. A co z tymi, którzy oferują usługi turystyczne, ale działają zupełnie poza kontrolą prawa? O szarej strefie polskiej turystyki opowiadał Marek Traczyk, redaktor naczelny TTG Polska, periodyku poświęconego turystyce. Takich przykładów jest bardzo wiele, bo chociażby organizator kongresu w Brunei, w Indonezji czy w Meksyku, który nie jest zarejestrowany jako organizator turystyki w rejestrze Ministerstwa Sportu i Turystyki, czyli w urzędzie w konsekwencji czy w podstawie marszałkowskim, prowadzi taką działalność wyjazdową, zamawia charter, zamawia linie lotnicze, oczywiście regularne, wysyła ludzi po 20, po 30 czy więcej osób, kupując nie tylko przelot, kupując nie tylko nocleg, ale cały program.
Czyli jest to usługa, która ma więcej niż dwa elementy i wymaga koncesjonowaniu, można by powiedzieć, wymaga zagwarantowaniu tego bezpieczeństwa specjalnego do ubezpieczenia, by klient mógł wrócić bezpiecznie. Ta, można by powiedzieć, szara strefa, bo trzeba tak ją nazwać, jest niestety coraz większa i powszechna. Jest to forma pomijania nie tylko prawa, ale forma niedawania gwarancji dla tych, którzy korzystają z tych usług. Najwyższa Izba Kontroli bada w swoim raporcie także to, ile turysta może dziś zdobyć informacji o biurze podróży, z którym chce zawrzeć umowę. Skąd może wiedzieć, czy jest to rzetelne biuro, któremu warto zaufać? Także tutaj nie ma prostej odpowiedzi. Wrążyłem to mocno, uzyskałem odpowiedź, no nie do końca, bo też i odpowiedź jest bardzo trudna. Chodziło mi przynajmniej, jak zminimalizować właśnie rolę i odpowiedzialność obywatela, w tym sensie, że wiedziałeś odpowiednio dużo wybierając właśnie to biuro, a nie kierować się tylko ceną, niską ceną, bo to oczywiście czasami może prowadzić właśnie do takiego błędu w wyborze i przykrych skutków. Przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje, że turyści mogą i powinni szukać porad prawnych, także w urzędzie, który sam reprezentuje. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje szeroko zakrojone działania informacyjne, by podnosić świadomość prawną konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie na przykład publikuje raporty dotyczące sytuacji na rynku turystycznym. Mogą z nich korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i ich klienci. Na pewno jednak kluczowe będzie znalezienie jeszcze lepszych sposobów, które umożliwią klientom weryfikację rzetelności biur, z którymi chcą związać swoje wakacje. Szczegółowe wyniki kontroli NIK zostaną wkrótce podane do publicznej wiadomości. Już teraz żywo zainteresowani nimi są posłowie z kilku sejmowych komisji. Pozostaje mieć nadzieję, że raport i toczona wokół niego dyskusja przyczynią się do zmian, które ustrzegą nas przed sytuacjami, jakie miały miejsce latem tego roku. Daniel Michalecki, NIK.